Firera, słucham. Dzień dobry. Kwatera Firera, słucham. Katarzyna. Witam panią Katarzynę. Witam panią Katarzynę. Ponownie? Tak, ponownie. No właśnie. Nie wszystko teraz tak. Ustaliłam. Słucham już panią. Wszystko teraz ustaliłam. Tak. Leżał pan na oddziale dla kardiologii, przepraszam. Tak. 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 21 pan został wypisany, tak. Miał wczoraj pan robiony test, wynik był ujemny. Tak. Lekarzem prowadzącym był pana tak. I w dniu, ogólnie rzecz biorąc, przez kilka dni miał pan kontakt z osobami, u których u pacjentów i personelu niestety wyszedł wynik pozytywny. U personelu, dlatego, proszę pani, też wyszedł? Niestety tak. Niestety? A wszyscy tacy do mnie byli, że są negatywni. No, a wszyscy się chwalili, że są po szczepieniach tak zwanych. Może nie tak, ale ogólnie mówię panu, jak okay. Miał pan przez kilka dni ten kontakt, więc muszę na pana, ze względu na to, że miał pan kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu, muszę na pana nałożyć kwarantannę, tak zwaną kwarantannę ze styczności, tak? Co może pani nałożyć? Nie wiem, czapkę? Kwarantannę. Tak. No kurde, wie pani co, ja chciałem bardzo panią przeprosić. To prawda, najmocniej panią przepraszam, ale ja nie jestem do końca pewien, czy czasami pani popołudnie nie popsuje. To znaczy? No to znaczy, ja nie wiem, co pani chce dalej robić, to proszę mi mówić, to, bo to od pani zależy pani, to, pani dobry nastrój czy pogorszenie nastroju, także zamieniam się w słuch. Tak. Kwarantannę będzie pan miał w związku z tym, będzie miała pan nałożoną od dnia 21, od dzisiaj. Tak. Do dnia zaraz nie. Nie, pan nie miał dopisy, był dzisiaj dopisywany pan. Tak. Ale wczoraj pan, dlatego pan miał kontakt z tą osobą. Dobrze. To mogę też prosić, kto i dlaczego pana? Do 30 będzie pan miał nałożoną kwarantannę. Ale pani teraz do mnie mówi, czy do koleżanki? Tak. Bo nie. Nie, bo ja tutaj... Koleżanka rozmawia tutaj przez telefon, tak? Dobrze, przez telefon rozmawia, bo prowadzi drugą rozmowę telefoniczną, tak? Tak. Okej. Okay. Czyli tego, będzie pan miał nałożoną, w związku z tym, że miał pan kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu, będzie pan miał nałożoną kwarantannę. Wie pani co, bo kurde, ja ogólnie w życiu lubię otaczać się ludźmi pozytywnymi. Tak. Także ja nie wiem, czy ja w ogóle będę miał coś nakładane z racji tego, że ja lubię ludzi pozytywnych. Pozytywna osoba to znaczy, że ma wynik dodatni, czy jest na będzie na izolacji, tak? Wynik pozytywny test, tak? O to chodzi na COVID. A jaki to był test, proszę pani? To nie ma znaczenia. Wie pani co? Żebyśmy uporządkowali temat. To jest, nie wiem, to jest jakaś decyzja administracyjna, co to jest, proszę pani? Moment, bo rozdwojenie jaźni mam. Nie, bo ja poprosiłam też o rozmowę, żeby pani ten... Ale z kim ja, bo nie wiem, no to bo teraz jest, dobrze, ale teraz jest, z panią Katarzyną przed chwilą rozmawiałem, nie wiem, czy mi się czasoprzestrzeń trochę nagięła, teraz inna osoba do mnie mówi. Dlatego się przedstawiam, jestem również pracownikiem epidemiologii i pozwoli pan, że ja postaram się panu wytłumaczyć. Dobrze. W związku z tym, iż przebywał pan na oddziale szpitala, w którym stwierdzono przypadek pozytywny, czyli dodatni, osobę, której potwierdzono wynik pozytywny, dodatni w kierunku wirusa SARS-CoV-2, inaczej można powiedzieć, stwierdzono u niego zakażenie. Ale proszę pani, czy jest taki wirus? Bo ja wiem, że do dzisiaj nie został sekwencjonowany. Oczywiście, pan oczywiście może wątpić, niemniej jednak jest u nas Ministerstwo Zdrowia. Przepraszam, jakie ministerstwo? Zdrowia.
Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia. No ja słyszałem, że to jest Ministerstwo Śmierci, ponieważ ponad 150 tysięcy osób zmarło w związku z tym, że zdemolowano system ochrony zdrowia. Aby przerwać proces drogi szerzenia się wirusa, osoby, które miały kontakt z innymi osobami, u których stwierdzono zakażenie wirusem, są obejmowane kwarantanną. W związku z tym, że pana kontakt na oddziale był dnia 20, zostaje pan objęty kwarantanną od dnia następnego. Kwarantanna trwa 10 dni, tak jak koleżanka powiedziała, do 30 października. Wytłumaczę panu, na czym polega kwarantanna. Przez ten czas nie może pan wychodzić z domu, nikt obcy do pana do domu nie może przychodzić. A jeszcze raz, jak pan nie ma na imię? To teraz postaram się zakonotować w umyśle. Proszę mówić dalej. Nie może pan wychodzić z domu, nikt obcy do pana domu nie może przychodzić. Jeżeli pan mieszka z innymi osobami, te osoby funkcjonują normalnie, nie mają kwarantanny. Pan w tym czasie oczywiście obserwuje swój stan zdrowia. Jeżeli by wystąpiły u pana objawy chorobowe, kontaktuje pan się z lekarzem swoim telefonicznie rodzinnym i informuje, że w dniu 20 miał pan kontakt z osobą, u której potwierdzono pozytywny w kierunku koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia zaleca ściągnięcie aplikacji Stop COVID lub innej dotyczącej koronawirusa, o czym pana informuję. Jeżeli pan chodzi do pracy, potrzebuje pan zaświadczenie, to powiatowa stacja zaświadczeń nie wystawia. Informuje pan zakład pracy, iż przebywa pan na kwarantannie do dnia tego i tego. Czyli telefonicznie pan informuje, bo nie może pan wychodzić z domu. I zakład pracy porozumiewa się z ZUS-em i na tej podstawie jest ZUS specjalnie pracownika. Czy z pana strony jest jakieś pytania dotyczące pana? Panie, co kurde, no może pytania nie, ale... Ja z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego w sumie, nie mogę wychodzić, to ja mam do pani prośbę, bo ja teraz świeżo po szpitalu jestem i tam w lodówce za dużo rzeczy nie mam. Gdyby pani jutro mi podrzuciła, ale już nie, momencik. Gdyby pani na przykład jutro mi zorganizowała, ja lubię bułki wiejskie, 10 bułeczek wiejskich, dwa serki grani i lubię szynkę konserwową. Gdyby pani, a jeszcze masełko proszę pani, bo muszę dbać o serce. To gdyby pani te rzeczy jutro mi podrzuciła do domu. Może pan poprosić rodziny czy znajomych, aby zrobili panu zakupy, zostawili na wycieraczce, oddalili się i pan odbierze. Ale może pan oczywiście również przez internet, z tego co się orientuje, sklepy oferują zakupy internetowe. Ja nie mam internetu, proszę. Kwarantanną pan ma jakieś pytania. Proszę. Dobrze, może pan zadzwonić oczywiście do pomocy, do MOPR-u i poinformować, że mieszka pan sam. Nie ma. A co to jest do MOPR, proszę pani? Do MOPR-u. A, okej. Okay. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Aha. Tak? Może pan zadzwonić, poinformować, że przebywa pan na kwarantannie i że nie ma pan niestety środków do życia, nie ma panu kto przynieść jedzenia. Na pewno pana nie zostanie. A na pewno przyniosą mi te bułeczki wiejskie, proszę pani, tak jak lubię? Pomijając kwestię jedzenia, którą już wyjaśniłam panu, czy jeszcze jakieś pytania pan ma? Kto moją sprawę prowadzi, bo teraz ja nie wiem, z kim po prostu mam rozmawiać i kto będzie odpowiedzialny za pewne zdarzenia. Ale pani prowadzi moją sprawę, bo ja nie rozumiem, kim pani jest w ogóle? Jestem koordynatorem sekcji. Sekty? Sekcji. A, sekcji. Zrozumiałem, sekty, proszę pani. Się wystraszyłem, ale nie mogę się denerwować, bo mi rozrusznik serca wczoraj wmontowano. Czyli wszystko już pan wie, tak? Nie ma pan pytań, rozumiem? No mam, proszę pani, tylko ja nie wiem, kto prowadzi moją sprawę, bo najpierw pani Katarzyna ponoć powiedziała mi, że prowadzi moją sprawę. Teraz rozmawiam z panią, a nie wiem, kim pani jest. Pani z jakiej sekty jest? Dwukrotnie się panu... Tak, nie, imię i nazwisko kojarzę, tak? Pani Lidia. No, ale pani... oddziału i konkretnie ze sekcji. Dobra, ale pani za co jest odpowiedzialna? Za rozmowę ze mną, czy... Jestem koordynatorem sekcji, która odpowiada, zajmuje się osobami, które zostają... Dobrze, to wróć, żebym, proszę pani, dobrze zanotował. Proszę pana, ktoś wydaje decyzję, tak? Proszę pana, chciałabym zapytać, czy ma pan jeszcze pytania? Oczywiście, proszę pani, bardzo ważne, bo pani coś na mnie nakłada, nie chce mi odpowiedzieć. Ale ja już panu wytłumaczyłam wszystkie pytania. Ale ja mam do pani pytanie. Bułek panu nie przyniosę, więc tą kwestię... Ale ja mam do pani pytanie. Oczywiście. Bo ktoś jakąś decyzję chce wydać. Kto się pod tą decyzją podpisuje?
decyzji nie, inspekcja sanitarna decyzji nie wydaje. Słucham? Tak. Decyzji administracyjnej powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna nie wydaje. Wytłumaczyłam. A pani sobie ze mnie kpi? Pani dzwoni jakaś obca osoba i każe mi siedzieć w domu przez 10 dni? Czy pani sobie żarty sobie ze mnie stroi? Proszę pana, powiedziałam decyzji administracyjnej. Może pan to przeczytać. W rozporządzeniu Rady Ministrów, proszę sobie zapisać, z dnia 6 maja 2021 roku. Już panu mówię, które ustawy. Ale proszę mi nawet nie czytać, proszę pani, ponieważ ja nie wiem, jest konstytucja obowiązująca. I nie wiem, na jakiej po pani na podstawie jakiejś. Ale chwileczkę, to nie wiem, będziemy kakofonię tutaj tworzyć. Ja mam pytanie, bo właśnie dlatego pani pyta się mnie, czy mam pytanie. Ja mam pytania, a pani mi wchodzi w słowo. Tak, słucham pana. Jest konstytucja, która gwarantuje mi swobody obywatelskie. Pani dzwoni, każe mi siedzieć w domu przez 10 dni. Mówi pani o jakimś rozporządzeniu, które jest aktem naprawdę najniższej rangi. Znaczy, no najniższej w sumie, tak? Bo teraz ważniejsza jest telekonferencja. Czy jakaś konferencja prasowa ministra zdrowia. To są akty najwyższej rangi, nawet bijące na głowę konstytucję. I jest wydawana jakaś decyzja, tak czy nie? Tak. Czy jest wydawana decyzja, proszę pani? Jest wydana na pana informacja, że... A informacja? Ja pana informuję, że decyzją powiatowego inspektora sanitarnego został pan... A jak się nazywa powiatowy inspektor sanitarny, proszę pani? A czy Włoska będzie się podpisywać pod jakąś decyzją administracyjną, tak? Powiedziałam panu, iż decyzji administracyjnej nie wydaje się. Powiedziałam panu, na podstawie jakiego rozporządzenia... A wie pani co, ja rozporządzam, żeby jednak pani jutro mi te bułki, te 10 bułek wiejskich podrzuciła. Proszę pana, pozwoli pan, że zakończymy. Poinformowałam pana. Ale wie pani, ja panią informuję, że chciałbym jutro 10 bułek wiejskich dostać. No. Poinformowałam pana o nałożonej kwarantannie trwającej... A ja poinformowałem panią o nałożonej potrzebie dostarczenia mi jutro 10 bułek wiejskich. Dwa serki grani. Poproszę zgłosić do MOPR-u, tak jak panu poinformowałam pana, tak? Ale ja bym chciał do pani, no bo pani coś ode mnie chce, to w takim razie na zasadzie wzajemnej ja bym bardzo chciał też coś od pani. To jeszcze raz wróćmy, bo żebym się, proszę pani, odnalazł, bo ja, proszę pani, ale czy ja mogę, bo pani do mnie dzwoni, tak, ja mam pytania, pani z jakiejś instytucji dzwoni, ja bym chciał się dowiedzieć, bo pani, ja nie wiem, czy my mamy jakiś kontrakt pomiędzy nami, ja pomiędzy panią mam kontrakt jakiś podpisany? Proszę pana, poinformowałam pana, na jakiej podstawie... A ja panią poinformowałem, że ja potrzebuję jutro 10 bułek wiejskich. Bardzo proszę zgłosić to do Ośrodka Pomocy Rodzinie. A może mi pani... Panią Katarzynę do telefonu, bo ona składniej troszeczkę mówiła, aniżeli pani. Proszę pana, czy ma pan pytania dotyczące jeszcze nałożonej na pana kwarantanny? No ale ciągle mam pytania, tylko pani na nie, nie odpowiada. No, odpowiadam. Kwestie bułek już wyjaśniliśmy. Czy jeszcze jakieś... To nie, to ja bym chciał, bo jeżeli z panią po prostu, pani jest trudna w komunikacji, bardzo proszę, bo tam się milej rozmawiało. Dobrze. Tutaj pani koordynator... Pani Katarzyna, bo teraz bo od pani może się dowiem, bo od pani koordynator tej sekty czy sekcji niewiele się dowiedziałem. Nawet bułek mi nie chce jutro przynieść. Wiejskich bułek. Tak jak pani koordynator powiedziała, że trzeba tą sprawę po prostu zgłosić do MOPR. To dobrze, ale to nie chwila. No bułki to ja sobie ogarnę, proszę pani, skoro pani... Katarzyna nie chce mi przynieść, a Emilia nie chce mi przynieść, nie wiem dlaczego, to trochę mi przykro, ale co zrobić. Pani chce wydać na mnie jakąś decyzję. Pani Katarzyna, nie pani, tylko pani, tak? Zostanie na pana nałożona. Ale jak zostanie? Nie, przepraszam, nie może zostać. Ktoś wydaje decyzję administracyjną. Kto? Bądźmy... Katarzyno, bądźmy precyzyjni. Kto z imienia i nazwiska wydaje decyzję jakąś? Kto się podpisuje pod tą decyzją? Chciałbym wiedzieć. Rozporządzenie Rady Ministrów... Ale ja nie znam takiego imienia i nazwiska jak rozporządzenie. Ale nie, chwila, no proszę mi nie czytać, bo ja zaraz... Wie pani co, ja mam tu książkę telefoniczną, ja też mogę pani zacząć czytać. I teraz paragraf 5.
I w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informacje o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym. Ale ona się sama umieszcza, czy to ktoś umieszcza? Nie wiem, może system informatyczny, jakiś bot, robot, cyborg? Nie wydaje się. Ale ktoś, ale... Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem ostatnie zdanie, gdyby pani przeczytała. Czego się nie wydaje? Bo mi się, wie pani co, mi się coś nie wydaje, że pani chyba, wydaje mi się, albo mi się nie wydaje, że pani traktuje mnie poważnie. Ja traktuję bardzo pana poważnie i pana informuję o tym, że została na pana nałożona kwarantanna. Ale kto tą decyzję administracyjną wydał? Z imienia i nazwiska, bo nie może być tak, że ktoś coś wydaje, a nie wiadomo kto, czyli nikt. Ja informuję pana w imieniu inspektora sanitarnego. Ale on się będzie podpisywał pod tą decyzją, pani Katarzyna? Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. No to mi się nie wydaje, że mnie traktujecie poważnie, bo ktoś dzwoni do mnie, coś ode mnie chce, proszę pani. Wie pani co, kurde, to ja chyba za mało od chwili żądałem, te 10 bułek. Oddaję telefon pani koordynator. Ale nie, no z tamtą panią się nie idzie dogadać, to z panią milej się rozmawia. Tylko chciałbym wiedzieć, ja zadaję proste pytanie, jeszcze raz, to może inaczej. Może panie staną przy telefonie we dwie, ja zadam pytanie i spróbujcie ustalić odpowiedź na moje pytanie. Precyzyjne, bardzo precyzyjne pytanie zadaję. Kto z imienia i nazwiska wydaje decyzję? Z imienia i nazwiska. Nie może być czegoś takiego, że nie ma odpowiedzialnej osoby za tą decyzję. Pierwszy raz, proszę pani, słyszę. Mnie na prawie, jak ja miałem elementy prawa, mnie troszeczkę inaczej uczono. Tam nie było niebytu, który wydaje decyzję. Panie Pawle, ja muszę już kończyć rozmowę, tak? Ale proszę pani, no sprawa jest dla mnie niezakończona. To nie jest, czy to jest telefon do Radia Maryja, do programu Rozmowy Niedokończone? Bo ja tak się czuję. Dzień dobry, witam ponownie, tak. Pozwoli pan, że jeżeli był pan by uprzejmy i nie przerywał, wszystko panu wytłumaczę. Ale nie, proszę pani, jeszcze raz, bo pani może opowiadać mi dyrdę mało. Ja bym chciał tylko jedną rzecz usłyszeć, bo każda decyzja nie. Wie pani co, ja żyję 47 lat na tym świecie. Z decyzjami administracyjnymi, czy urzędów i instytucji, mam do czynienia tak spod grubego palucha, policzmy sobie, z 30 lat. Zawsze ktoś się podpisywał pod decyzją, a dzisiaj mi pani mówi, że nikt się pod decyzją nie podpisuje. Dlatego wyraźnie panu koleżanka powiedziała, decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. No to ja nie mogę się do niczego stosować, bo jeżeli nie wydaje się decyzji, to po co pani? Z jakąś informacją pani do mnie dzwoni, na podstawie czego? Jest zamieszczona informacja o odbyciu przez pana kwarantannę, o nałożonej na pana kwarantannie w systemie ewidencji wjazdu do Polski. Ale to system sam wystawił taką decyzję? Koleżanka nałożyła na pana decyzję. A, jest blisko, coraz bliżej jesteśmy. Koleżanka. Proszę pani, pani jest nieprecyzyjna. Uwaga, to teraz pani powiem. To teraz uwaga. Proszę pani, nie traktuję tej rozmowy poważnie. Tym bardziej, że rozmawiałem z moim mecenasem i poprosił o numer decyzji, która zostanie wydana, o przesłanie tej decyzji bezpośrednio do mnie. Ponieważ chcemy wiedzieć, najpierw pani ze mną rozmawia, a to ja będę decydował, czy ja będę angażował. Proszę pani, proszę się przełączyć w tryb odbioru. Ja będę decydował, czy ja będę rozmawiał z mecenasem, czy nie. A nie będzie pani mi mówiła, co ja mam robić, bo za chwilę pani mi powie, czy ja mam sikać na lewą stronę pisuaru, czy na prawą. Pan zaczął do rozmowy wtrącać osobę pana mecenasa. Ale no bo proszę pani, ja chciałbym powiedzieć, dlatego jeżeli mnie pani posłucha grzecznie, to wtedy zrozumie pani rolę mecenasa. Ponieważ mój mecenas mi powiedział, że jak zadzwoni sympatyczna pani Lidia, to trzeba ją poprosić, żeby podała mi numer decyzji administracyjnej oraz wysłała tą decyzję administracyjną, czy to w formie elektronicznej na adres mailowy, który z przyjemnością pani podam, czy też nie. A ja się dowiaduję od pani,
I od pani Katarzyny też, że jakaś osoba wystawiła, ale ja nadal tej osoby nie znam z imienia i nazwiska. To nie może być tak, że ta decyzja powstaje, proszę pani, znikąd. Bo niech pani sobie wyobrazi, była taka postać historyczna, Jezus z Nazaretu. On potrzebował wodę, żeby zrobić wino. A pani z niczego robi decyzję. Do października 2020 roku inspekcja sanitarna wystawiała decyzję, tak jak pan tutaj przytoczył, numer decyzji, tak. Kto wystawił decyzję, jaki organ, wszystko było. Od listopada, o ile dobrze pamiętam, bo nie chcę tu pana wprowadzić w błąd, zmieniło to się, Ministerstwo Zdrowia. Ale jak, przepraszam, jak się zmieniło, samo się zmieniło, nie wiem, w akcie prawnym się literki poprzestawiały i same się zmieniły? W akcie prawnym, który panu przetoczyłam wielokrotnie, ale pan nie chce słuchać. Ale to jest rozporządzenie, proszę pani, to jest akt wykonawczy tylko. A to rozporządzenie jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku. O chorobach zakaźnych. Dziennik ustaw 2020, pozycja 1845. Na tej podstawie i ustawa 34 punkt 2. Na tej podstawie, tak? Ustawa. Ale to nie wiem, to kartka papieru, proszę pani, bo pani teraz przeczytała z kartki papieru. Czy ja rozumiem, że kartka papieru coś ode mnie chce? Ja tego panu nie przeczytałam. Powiedziałam panu. Dobrze, ale nie, to super, to dobrze, że ma pani dobrą pamięć. Wyuczyła się pani na dzisiaj, trójka z plusem. Natomiast ja ciągle nie rozumiem, bo... Na jakiej podstawie prawnej, więc panu przytoczyłam podstawę. Ale proszę pani, jest decyzja administracyjna. Pod każdą decyzją administracyjną ktoś się podpisuje. Ale ja przed chwilą panu powiedziałam, tak, że były decyzje wystawiane. Teraz jest rozporządzenie z 6 maja 2021 roku, tak? Przytoczyłam panu, decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. I to jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja. Pani Skoda, ja teraz uczestnicząc w tej rozmowie, ja tak odnoszę wrażenie, że jest epidemia, ale głupoty jakieś, bo to ja nie rozumiem. Jest wystawiana decyzja na mnie, a nikt się pod nią nie podpisuje. Nikt nie bierze odpowiedzialności za to. Proszę mi ustalić, proszę mi powiedzieć w takim razie, pomóc mi znaleźć osobę odpowiedzialną albo kogoś odpowiedzialnego za decyzję, którą wystawia kto? Pani Emilia, pani Katarzyna. No bo ktoś... Dobrze, bardzo pana proszę. Wszelkie wątpliwości, jakie pan ma pytania. Ale przecież chwileczkę. Pani wystawia pani informuje mnie o jakiejś decyzji. Ktoś tą decyzję tworzy. Tak czy nie? Żebym zrozumiał, bo coś jest nie tak. Ja nie wiem, może ja się nie obudziłem, proszę pani, bo była szansa, że ja w poniedziałek już bym nie żył. Może ja nie żyję, no bo ja tak nie rozumiem. To, co chcę powiedzieć. Jeżeli pan ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie rozmowy teraz, jakiekolwiek pytania, bardzo proszę zwrócić się pismem, mailem, podam panu adres mailowy do nas, otrzyma pan odpowiedź na wszystkie. Ale nie, chwila, no przecież, żebym ja rozmawiał merytorycznie, to ja muszę mieć numer decyzji. A pani podaję tego numeru... Adres mailowy, bardzo bym prosił. Ale pani numeru decyzji, ja nie wiem, ja mogę rozmawiać o sile wiatru słonecznego, czy o czym. Proszę zapisać adres mailowy. Ale ja bym prosił właśnie, ja bym chciał, proszę pani, żeby pani mi podała, ja z przyjemnością zapiszę ten adres mailowy i gdyby pani napisała, bo ja muszę się do czegoś odwołać, także proszę mi podać numer decyzji administracyjnej, co do której miałbym jakiś ad vocem zrobić. Jeżeli będzie taka potrzeba, pan będzie w mailu, napisze pan, że prosi pan o numer decyzji. Wszystko. Ale ja panią proszę werbalnie. Odpowiedzieć. Nie. W tej chwili nie jestem panu w stanie powiedzieć numeru decyzji. A, to wie pani. Bo ja wiem, że już jest późna godzina. Bardzo bym prosiła pana pisać. Emilio, to ja mam do pani prośbę. Jeżeli pani odrobi lekcję domową, ale proszę nie, proszę teraz posłuchać, bo chcę, żeby mi pani pomogła, a pani nie chce mi pomóc. Ja panu nie przerywałam, jak pan mówił, więc bardzo bym prosiła jeszcze raz wysłuchać, co mam. Dobrze, ale obieca mi pani, że pani też będzie mnie słuchać? Podaję panu adres mailowy małymi literami. Epidemiologia. Tak. Małpa PSSE, tak jak powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Tak.
epidemia@kanan.pl. Okay. Ja powtórzę adres. Małymi literami wszystko. epidemiologia@psse-poznan.pl. Dobrze, to teraz super. Super. To teraz ja chciałbym panią pytanie i jednocześnie prośbę. Jeżeli pani odrobi lekcję i znajdzie ten numer decyzji, proszę do mnie zadzwonić, tak? Wtedy będę traktował was poważnie, bo na razie nie mogę traktować was poważnie, dobrze, proszę pani. Niemniej jednak jeszcze raz informuję, iż została na pana nałożona. No cieszę się, ale przynajmniej jeszcze raz pani godność, gdyby pani powiedziała, bo mój prawnik powiedział, że będziemy w takiej sytuacji musieli sprawę karno-cywilną wytoczyć o oczywiście, tego rodzaju zabiegi. Jestem dobrze. Pracownikiem epidemiologii powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Super. Czekam, pani Emilio, bardzo. Ja wiem, że jest dzisiaj późna pora i pani prawdopodobnie tego numeru decyzji nie uzyska, ale proszę jutro z rana gdzieś tam ogarnąć się. Tylko nie dzwonić przed 10, bo ja lubię długo spać. Także to jutro czekam. Pani Emilio, jesteśmy umówieni na jutro po 10 na telefon z numerem decyzji. Bardzo proszę zwrócić się do nas pismem. Kurde, wie pani co, to mnie przeraża jedna rzecz. Panie Emilio, jedna rzecz, halo. Zostaną wyjaśnione. Jednak, kurde, jednak mi się wydaje, że rzeczywiście rozmawiam z tym ze sztuczną inteligencją, nie człowiekiem, bo kurde, nawet jak ja mówię, to ciągle gada i gada. Jak pan mnie obraża. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę. Miłego wieczoru życzę. No jednak wiedziałem, no kurde, jednak to jest cyborg. No popatrz, Stefan. Do usłyszenia jutro.